Morale są useless, totalnie wyłączam utrzymanie armii i wbijam się we francuską armię. Pół morali versus 4-2. Co złego może się? Polska! Tak, jeden z moich ulubionych krajów do graja, bo tak go często klikacie i no, muszę z niego nagrywać. Ale nie, niekoniecznie. Dzisiaj zagramy polską pod kawalerię. Tak, czyli dużą liczbę jednostek kawalerii w waszej armii, a w zasadzie możliwe, że nawet to będzie 100% kawalerii w waszej armii. Naprawdę, nie żartuję. Polska w swoich ideach narodowych ma Winged Hussars. Jest to chyba najmocniejszy modyfikator do kawalerii w tej grze. Nie ma mocniejszego. Dodatkowo ta kawaleria jest dla nas tańsza, co jest też super sprawą. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie Polskę pod kawalerię i będziemy niszczyli naszych przeciwników. A kto wie, może jakąś koalicję sobie sprowokujemy i będziemy testowali ten build. Jako, że zamierzamy robić Polskę pod kawalerię, to raczej musimy iść w prawosławie. Czyli musimy nawracać prowincję, ale bez nawracania. I żeby przyspieszyć troszeczkę te bunty, musimy kulturę rutchenian, czyli ruską, rusińską, odpiąć od nas, bo to jeszcze zwiększy bunt nam tutaj w tej prowincji, wyjebiście. A poza tym, co jak wiecie, standardowo wojsko zmniejszamy utrzymanie, forty też wyłączamy, nie będą nam potrzebne. Na rywali bierzemy, no, zakon krzyżacki, Węgry, a nuż zdobędziemy kopalnię złota oraz, o, Czechy. Nie, Czech nie bierzemy. Szkoda, że mamy Czech na rywalu. Jeżeli idzie o nasze stany, no to tutaj macie National Manpower zwiększony, dzięki przywilejowi Golden Liberty i w sumie jest to jeden z najlepszych przywilejów na Manpower. Czyli już patrzcie, Polska ma dwie najlepsze rzeczy w tej grze. Manpower i rozwalającą przeciwników husarię. A moi widzowie mają najlepsze przeceny na NEBie z kodem Lukas, 3% zniżki, linki w opisie. Nie no, Fortnite'a nie kupujcie. A tak poza tym to standardowo, czyli Supremacy over the Crown, tańszych doradców w momencie, kiedy nabijemy stabilność na plus 1 oraz każdy możliwy punkt Monarchy Points, czyli administracyjny, dyplomatyczny oraz militarny. Ziemię praktycznie od razu zabieramy i uwaga, drugiego zabierania nie róbcie za jakiś czas, zróbcie je dopiero po tym, jak zmienicie religię, bo i tak będziemy mieli duży problem z ziemią koronną. Doradcy, o dziwo, skoro planuję grać pod husarię, no to będziemy szli w samodzielne stanowienie, bez Litwy, więc bierzemy standardowych doradców, na razie jedynkowych, potem będziemy to zmieniali na coś później. Fokus zostawiamy raczej na punkty administracyjne, sporo ich będziemy potrzebowali i zresztą możliwe, że idee z grupy administracyjnej będą pierwszymi, które będziemy rozwijali. Ale o tym więcej, jak już do tego dojdziemy. Relacje poprawiamy z Mazowszem, Mołdawią, widzę, że mamy możliwy sojusz z Austrią, przyda nam się, która ma sojusz z Kastylią? What the fuck? No niestety Austria wzięła też sojusz z Węgrami, więc trudno, jakoś przeżyjemy bez tego. O, nagle chcą Royal Mariusz, to, no, to może tak spróbujmy. Oj, nagle sojusz zachowujemy. Od cała logika tej rozgrywki. No i przydałby nam się jeszcze jakiś tutaj kraj w sojuszu. Najlepiej byłyby Czechy, ale mają nas na rywalu. Ale powiem wam szczerze, może wejdźmy w sojusz z Litwą. Ha! Tak, nie zamierzam jej podbić, bo szczerze mówiąc nie musimy. My potrzebujemy tylko jednej, może dwóch prowincji ze stepami, a taką możemy dostać od Mołdawii. O ile będzie nasza. Masz być nasza, bo jak nie, to cię kurde podbije. Stabilność zwiększona, no to lecimy tańszych doradców. Oprócz oczywiście stanu szlacheckiego. Tutaj musimy siłą rzeczy zostawić na Strong Duchess. No i mamy to sukcesja Władysława III. Twój Jagiellon. Tym razem naprawdę lecimy w samodzielność 6-4-6 i zazwyczaj jest to naprawdę lepszy wybór niż Litwa. O, Czartoryski. Brzmi dumnie. No tylko, że z Litwą wtedy wypada poprawić również relacje, bo może być Litwa nawet całkiem fajnym sojusznikiem, mimo wszystko w przyszłości. Chociaż zazwyczaj ją podbijamy. No i mamy to event na Mołdawię. Wyślimy wojsko do tłumienia. Excellent! Bez zastanowienia cofamy status marchi Mołdawii. No to tak jak mówiłem, będziemy chcieli ją zjeść jak najszybciej. What the fuck? Węgry przegrywają z Bośnią i Serbią? O, jak miło! Zmienimy się na prawosławie. A jeszcze przed zmianą przełączmy, żeby nasze wojsko nic nie robiło. Znaczy naszych wasali wojsko nic nie robiło. Czemu ty się ruszasz ze swojej prowincji? Halo? Miałeś siedzieć na tyłku, nic nie robić. Serio, musiałem wziąć, żeby mi siedzieli na obronie własnych granic. Inaczej na ZZZ zaczęli chodzić mi po moim kraju. What the fuck? No i mamy to 50% i od razu provoke revolts, niech mi zajmują jak najwięcej. Przy okazji możemy oczywiście cofnąć tego misjonarza. I pamiętajcie, że no niestety każda nawrócona prowincja na wiarę prawosławną, nie mylić z protestancką, tam jest pro, to jest pra, rozumiecie? Tylko, że zmieniona, więc nie, na razie te się nie liczą. Gdzie jest najbliższa katolicka? O, te tutaj, Nowy Sącz, Tarnów, Lublin już nie.
O, hełm, no też nie. No, generuje to, że tracimy Crownlands na rzecz prawosławia, ale w przyszłości damy sobie z tym radę, bo specjalnie zostawimy sobie tą decyzję po przyjęciu prawosławia, żeby troszeczkę oszukać. Żeby prawosławie zostało u nas przyjęte, musimy mieć 51% prowincji nawróconych na prawosławie. Chociaż gdzie nie, gdzie też znajduję informację, że to musi być... O, tutaj, że musi być 51% developmentu, ale nie zawsze to działa. Bo obecnie mamy informację, że prawosławnie no, nie stanie się naszą religią, no tylko dostajemy następujące minusy. Ale kiedy pół kraju będziemy mieli nawrócone na prawosławie, te informacje ulegną zmianie. I to mi chodzi i odbija prowincję. What the fuck? Nie mają nic zrobić. Stop! O, i super, mają bunty, które czyszczą. No i mamy to Orthodox Beacon New State Religion of Poland. Accept! O nie, to kosztowało mnie całą moją ziemię koronną. Tragedia! No nie. Trochę to ominąłem. Prawosławie jest dlatego lepsze do tego buildu i grania pod kawalerię, bo dostajemy tutaj dyscyplinę 5% i jest to dla nas bardziej korzystne niż na przykład moralki, które byśmy mieli dzięki katolicyzmowi. A nam pozostaje teraz nawracać jak najwięcej, jak najszybciej tych naszych ziem. Wszystkich. No to może zacznijmy od stolicy. O, 20 miesięcy tylko. Odpalmy też dodatkowy przywilej dający nam patriarch authority co miesiąc, albo rocznie. Rocznie jednak. No a teraz mamy nudny etap wzbierania naszych punktów dyplomatycznych, militarnych, no i lekkiego zbustowania renesansu w Krakowie. Chociaż w sumie z tego co widzę nawet parę świątyń możemy postawić. No i lecimy z naszymi ideami. I tutaj zaproponuję wam coś dziwnego. Idealny build pod kawalerię to oczywiście arystokratyczne, jakościowe oraz Espionage Ideas. No tylko bądźmy szczerzy, kawaleria jest dość droga w utrzymaniu, więc mam odstępstwo od tego wam zaprezentuję. Bierzemy na początku ekonomiczne. Pójdę w build idei następujący. Ekonomiczne, arystokratyczne, jakościowe oraz Espionage Ideas na sam koniec. Tak, czyli jest to build, który będziemy grali gdzieś w okolicach 1530-1540 roku. Ekonomiczne z arystokratycznymi dadzą nam tańszą kawalerię o 10%, a mamy już tutaj znowu 10% w ideach arystokratycznych oraz narodowo też mamy tańszą kawalerię. 30% to dość dużo, a patrząc na to, że jedna jednostka kawalerii kosztuje nas dwa razy więcej niż jednostka piechoty, to warto na tym przeoszczędzić. No i po prostu idee ekonomiczne pozwolą nam zwiększyć skutecznie income nasz. Jakościowe idee z ekonomicznymi dadzą nam 5% dodatkowej dyscyplinki, a arystokratyczne świetnie się łączą z Espionage Idea, zdając kolejne 10% do Cavalry Compatibility. Co do zasady też nie biorę idei z grup administracyjnych jako pierwszych, bo dość szybko mamy też kolejny poziom technologii, ale Polska to jeden z tych krajów, gdzie można zrobić odstępstwo. Polską macie misję na renesans, którą można dość łatwo i szybko wypełnić, co też będę właśnie robił, bo zamierzam wprowadzić renesans w Krakowie. Jako, że mam już 10% wpływów authority, weźmy tańsze dewowanko. Mamy też tańsze rozwijanie prowincji zmieszczan. Edykt też odpalony. No to zostałoby nam tylko prosperity, ale długo nam z tym zejdzie. Kraków w pierwszej kolejności rozwijam za punkty dyplomatyczne. No potem dopełnijmy to punktami militarnymi. Raczej punktów administracyjnych nie chcę ruszać tutaj w ogóle, bo te wydajemy na rozwój idei ekonomicznych. Polska to chyba naprawdę jeden z niższych krajów, gdzie klikam zamiast większego manpowera, klikam przywileje szlacheckie, żeby zmniejszać siłę szlachty u nas w kraju, bo jest bardzo gigantyczna. W ogóle coś może być mało gigantyczne? Nie wiem, jak to nam się udało, ale Węgry straciły sojusz z Austrią. Lecimy na wojnę z nimi. Uwielbiam szturmy i wallbridge. Lecimy na stolicę. Dobra, zanim Gdańsk wezwie nas do wojny, trzeba sprawdzić parę rzeczy. Mianowicie, jakich prowincji chce Gdańsk? Czyli klikacie na ten kraj, o, tą zakładkę z tym dyplomatą i widzicie po kolorkach, których prowincji chce. Dziwne, że Momelu nie chce, ale zazwyczaj będzie chciał. I wtedy patrzycie na wasz kraj, zaznaczycie prowincję Kulm, że ma iść do was i jest spora szansa, że w momencie, kiedy Gdańsk będzie kończył wojnę, weźmie wszystko dla siebie, a wam przekaże Kulm i zakon krzyżacki znika w ramach jednej wojny. Oh my god, ale zakon ma moralnie lepsze wojsko ode mnie. Czemu tak? Wykorzystałem jeszcze Litwę do czyszczenia naszych jakichś buntów dziwnych w Krakowie. Easy win! Słowacja nasza, tylko jeszcze ją złupmy. O, i jeszcze dzięki temu mamy na renesans. Odpalmy też przywilej na zjadanie naszych was
sali i zacznijmy ten proces z... A, my jeszcze wojnę mamy. Uwielbiam zdobywać Malbork. 60 dni, jeden tik. 1081 dni. Yeah! I tak, pamiętajcie, żeby na pauzie to przekazać Gdańskowi jak najszybciej. No i dupki jednak Memela nie wzięły. Trudno. I tak byśmy nie dostali tej prowincji, bo nie mamy regionu morskiego. No, gdybyśmy mieli Litwę, to byśmy dostali ten region. Nie przejmuję się tym. Rozpoczynam proces zjadania dwóch naszych wasali od razu. Po tych wszystkich dziwnych zabiegach, które tutaj robiłem, mam sporo autonomii, głównie za braki w kraulancach, więc zmniejszamy to. A my możemy już wykonać polski renesans, co spowoduje, że pojawi się u nas Nicolas Copernicus i będziemy mogli wymienić naszego drogiego doradcę, tak, z Mission Arrest Triumph, co pozwala nam szybko nawracać prowincję, ale musimy się z tym pogodzić, że musimy się tego pozbyć, na Nicolasa Copernicusa i lecimy go do piątki. 17 punktów administracyjnych. Rozumiecie, dlaczego uważam, że Polską można rozwinąć idee ekonomiczne jako pierwsze. W sumie Gdańska nie chce na wasal, dopóki nie zjem tych moich dwóch wasali, bo wzięcie i przyjęcie go na wasala bardzo zwiększy ich dążenia niepodległościowe, które i tak są spore. XD, znaczy w sumie nic dziwnego, bo to wojennie Austria dołączyła Węgry pod siebie. W sumie nie potrzebujemy nic więcej z Węgier, więc co miały Węgry najcenniejsze, właśnie straciły. A, i kulturę słowacką i rusakańską, rusicką, nie wiem jak to się odmienia, naprawdę. Ponownie dałem akceptowalną. Opalę też dewa administracyjnego na tych prowincjach. Zawsze będzie je troszeczkę łatwiej nawrócić. Nienawidzę buntów polskiej magnaterii, którzy chcą od nas przywrócenia monarchii elekcyjnej. Dobra. Zjęliśmy Mazowsze, przenieśliśmy stolicę, więc Gdańsk staje się naszym wasalem, ale jeszcze handlu nie przenosimy i nie transferujemy handlu. Zapomniałem, że powinniśmy mieć więcej kraulanców przed zintegrowaniem Mołdawii, bo pojawia nam się nowy stan, Kozacy, i to powoduje, że tracimy na ich rzecz trochę ziemi. Kozacy jest to najważniejszy stan dla Polski z buildem pod kawalerię. Dlaczego? No bo dostaniemy od nich 20% kawalery combat ability maksymalnie. Tylko tu i tu musimy mieć po 60 punktów, a najlepiej trochę więcej. No i żeby to osiągnąć, rozdałem następujące przywileje. Szansa na Unię nad Litwą. Zobaczymy, czy nam się uda. Na Francji też spróbujemy. No i super, idee ekonomiczne zakończone, a technologię wprowadzimy za rok albo dwa. Nawróciłem też już naszą prowincję ze złotem. Mamy edykt na niższe dewowanie oraz mieszczanie też nam sprzyjają, więc jak najbardziej dewujemy, a nawet do 12 sobie pozwolę. I od razu Gold Rush? Super! Mamy wreszcie warsztaty i właśnie po to zbierałem moje pieniążki, żeby je dosłownie wszędzie, ale to wszędzie zabudować. Oh my god, i co ja tu niby potrzebuję? Tak naprawdę to nic, totalnie. Dobra, weźmy może to, będziemy mieli troszeczkę tańszą armię, ale to tak mało daje. No i pupa, we Francji się nie udało wprowadzić własnej dynastii. A na Litwie, proszę państwa, ja pierdzielę hard. Zapomniałem, że chciałem grać na wyższym poziomie trudności. Ja pierdzielę, i że na hard nie ma wrzucania airów jako krewnych tą decyzją, no po prostu nie ma. To działa tylko i wyłącznie na normalu i najmniejszym poziomie trudności. No to tak. Ale że co tu się wydarzyło? Ej, ja tu chciałem tylko dynastię wrzucić na tron. What the fuck? Po co mi Bawaria, no? Ej, i chyba dokładnie w tym samym czasie wojnę wypowiedzieli mi Osmanie. Ja nie miałem z nimi żadnego sojuszu. To z kim ja w ogóle walczę? I Hiszpania jest w tej wojnie. Oh my god, to będzie ciekawe. No ale przynajmniej Czartoryskich udało mi się wrzucić na tron litewski. Nie wiem, no mamy jakąś armię. Może odpalmy sobie dodatkową dyscyplinkę. Daje nam to 110 dyscypliny oraz 63 punkty kawalery combat ability na razie. Hurdur, polska husaria pod Wiedniem. No tylko, że tym razem nie bronimy go przed Osmanami. A, i rok 1490, bo tak troszeczkę, wiecie, takich nudnych rzeczy było, typu rozwijanie idei, rozwijanie technologii. W sumie nic się nie działo do tego momentu. Uderzenie polskiej husarii, tylko, że wiecie, no ja niestety jeszcze nie mam wystarczającej ilości kawalerii, bo się nie szykowałem na ten moment do tej wojny. Musimy jej mieć po prostu więcej, lepszych dowódców z szokiem. I tak dalej, kogo ja tu jeszcze biję? Dobra, sneaky peeky do Hiszpanii, może nam się uda ją wyjąć z tej wojny dość szybko. Wojna rusz w 92? Drugi Gold Rush. No to okej, okay. Hiszpania spada, płaci nam trybut oraz kończy się ich sojusz z Austrią. Naprawdę nie spodziewałem się.
Liberum veto, tak, Boże, pół kraju mi okupują, nieważne. Ale 15 tysięcy wojska za darmo dostałem, więc jako Polska na pewno się cieszę. Ale coś jest nie tak z fortami, za szybko padają. Po prostu przeciwnik wchodzi, od razu 7% leży. Dobra, kończymy tą wojnę nieciekawą. Ale poszedł Humiliet na Austrię, co najważniejsze. Troszeczkę pieniędzy też od niej wzięliśmy. No i ja muszę zreorganizować moją armię. Potrzebujemy zdecydowanie więcej kawalerii. Możemy też przenieść handel do Gdańska, jak zwykle. A w kogo to się Osman wbił? W Austrię! No dobra, idee skończone. Znaczy dwie pierwsze niestety na razie. Politykę przyjmujemy, co nam daje koszty zmniejszone do 0,26. Czyli mamy kawalerię praktycznie w cenie piechoty. Mamy całkiem dobrych generałów. No chociaż jednego Gustawa, 6 w szoku, to bardzo dużo. I chyba wiem, jaki kraj będzie do testowania naszej armii. No bo mamy jeszcze ikonę do 1510, więc szkoda, żeby się zmarnowała. Mamy już kolonializm, więc wprowadzamy go w Warszawie jak najszybciej. What the fuck? Subjugation Cassius Belli na Teutonów? Po co mi? No nic, muszę atakować przez Psków, bo nie mam przejścia przez Litwę. LOL? Co ten bot robi? Przyszedł mi tłumić bunty. Ale szczęścia to ja do oblegania nie mam. 92%. Padniesz? Dawaj, dawaj. Lecisz, wyjebiście. I lecimy do mnie na południe. Nie no, Moskwa wpadła, niby wszystko fajnie. Tylko ja tu chciałem, wiecie, bitewki sobie potoczyć. Nie mam okazji za bardzo do tego. A tak wbijać na Mizusach w lesie, to tak trochę bez sensu. I mi się przynajmniej wydaje. O, małe straty mam. Czyżbyśmy mieli okazję? Nie, uciekli. Ale co dorwałem, to zniszczyłem, więc gonimy tych 19 tysięcy gdzieś tutaj się panoszą. Oni uciekają przede mną, wiedzą, że szans nie mają. I się udało. Oczywiście, kawaleria i bagna. Jakżeby to inaczej. O, dla nich, jak miło. Stack wipe. O, tak, takie wyniki mi się bardzo podobają, bitew. No i mamy to. Upokorzyłem Rosję, dużo pieniążków od nich biorę. Pieniążki wojennej reparacji. I co najważniejsze, palimy Moskwę. Chyba na to za to like się należy, prawda? Prawda? Czy ktoś to liczy, ile razy im padł Gold Rush? Nowy, epicki generał. Za chwilę będziemy mieli też 11 poziom technologii, więc odpaliłem naszą misję na mega tanie budowanie manufakturki po 336 golda. Jak ja to czytam? 333. A, bo tak 666, wiecie, skojarzenia takie miłe. O nie, straciłem unię personalną nad 3 prowincjonalnym krajem. Co ja biedny zrobię? Tak z ciekawości atakuję w ogóle bez morali naszą kawalerią. Jakaś przycieka. Straty lecą. Bez morali, zaorane. Czyjaś armia zbiera się przy mojej granicy. To może być ciekawe. A wiecie, co jest ciekawsze? Chyba zdobycie Unii Personalnej nad Francją jest mega, mega ciekawsze. Zróbmy to. Pa, pa, ra, pa. Czas na wojnę o Unię. W sumie trochę tych krajów tutaj jest. No i tak, zobaczmy. Przeciwnik ma przewagę. W sumie dajmy naszego lepszego dowódcę. Gdzieś miałem też armię, która ścigała, jakieś tam resztki. Zobacz, wbijmy się w tych naszych przeciwników. Jakie bęcki dostajemy. Mamy dużo mniej morali, taktykę dużo lepszą. No i zobaczmy, jakie tam straty zadajemy. No, faza szoka rzeczywiście dla nas jest masakryczna. Wygraliśmy z przeciwnikiem, który miał dwa razy większą siłę liczebną, a to jeszcze nie jest maksimum, jakie możemy wyciągnąć z tego buildu idei. No, wezwałem Czechy do tej wojny, bo będą całkiem niezłym buforem. I tutaj przetestujemy sobie, jak poradzimy sobie, kiedy, zobaczcie, mamy za dużo kawalerii w armii. I to wpływa na naszą taktykę. Ej, czy ja dobrze widzę, że to tylko 25%? Wiecie co, ja chyba nie muszę się przejmować moją piechotą. Oczywiście taka wojenka i mi zmarł mój dowódca. W sensie doradca z dyscypliny. Nie? A my kochamy dyscyplinkę. No, ktoś tu już ma drogę na Paryż. Husaria w Paryżu, kto by się spodziewał. Hurdur. Może to jest głupie to, co robię, ale tak z ciekawości. Wbijam się właśnie moją armią we Francję. Zobaczymy, co się wydarzy. I tak już mam wygraną tą wojnę, więc easy. Wbiliśmy się. Mamy pół morali do 4-2. Okej, okay, bijemy się, bijemy się. O mój Boże. No to okej. Okay. Resztę wojny toczymy w zasadzie bez morali, bo po co mi one, prawda? Po co komu moralki? Chociaż czekajcie, bo może jak dosyła przeciwnik wojsko, to będzie inaczej. Nope. Jeszcze stack wipe'a prawie dostali. No to pieniążki i wlatuje nam Unia. Przy okazji drobna koalicja, ale myślę, że zaraz sobie z tym poradzimy. A to niespodziewane. W sumie to wykorzystajmy wreszcie też okazję i dokończmy sprawę krzyżacką. Stack wipe. Tak, dobrze widzicie. Prawie nie mam utrzymania wojska. Zrobiłem to, żeby tylko nie wyrwać jakiegoś samego stack wipe'a. Ale to jest po prostu masakra.
chyba przegiąłem całe chlew koalicji przeciwko nam. Ups! Naprawdę przegiąłem. Oh my god. Nawet Moskwę mam w koalicji. Dobrze, że Osmana do niej nie wciągnąłem. Czemu to mi jeszcze wojnę nie wypowiedziało? Nie wiem. Przecież jeżeli ja pomogę Litwie w tej wojnie, to będzie wybuch wojny koalicyjnej. Odpuszczę Litwę, to będzie wybuch wojny koalicyjnej. Tu nie ma dobrego wyjścia. Nie wiem, ja będę na razie tutaj latał i wyjmował staki, te mniejsze wszystkie przeciwników, zdając im jak największe straty. Jeszcze Moskwa dołączyła do tej wojny, bo było za łatwo, ale na szczęście nie wiem czemu Litwa tego nie robi, nie wyjmuje Moskwy. A, dobrze, trzeba pójść i pomóc Litwie. Chociaż chyba poszła po rozum do głowy i zakończyła wojnę. O, nawet ją wygraliśmy. No to skończyliśmy jakościowe ID i teraz zacznie się zabawa dla nas, nie dla nich. Bo wlatuje dodatkowa dyscyplinka, co nam daje 125%. Dobra, sytuacja jako tako opanowana. Osman wypchnięty został, ale to serio, to jest dużo takich małych bitewek, gdzie im niszczyłem takie staki po 10 tysięcy. Nic wartego uwagi, stack wipe za stack wipe'em. Ale ja! Koniec wojny. Ej, w sumie nie takie duże straty, zobaczcie. Nie licząc attrition, to takie bardzo małe. A ja zdobyłem Konstantynopol, a nawet wam nie zdążyłem tego pokazać. Z tej wojny wyciągnąłem następujące wnioski. Polska jest przekoksana, a jedyne co mogę narzekać w tym kraju, to na razie na zbyt małą armię. Trzeba ją powiększyć. Dobra, nadszedł czas na wojnę z Rosją, znaczy Moskwą w sumie. Taką testową, bo przebudowałem staki naszej armii. Nawet zacząłem ją trenować i tak dalej. Dwa staki, 28-10. No bo taka jest szerokość pola bitwy. Nie jestem pewien, czy to będzie działać. W sumie nawet nie powinno. Dlaczego? No bo tak mamy słabą kawalerię jeszcze. Ona tak naprawdę jest dobra od 22 poziomu technologii. A na 26 to już w ogóle Oni. Tutaj realnie piechota jest dużo lepsza. A jej w ogóle nie mam obecnie. Więc może chociaż zacznę opłacać armię, nie? Jeżeli nam się szykuje ciężka wojna o pieniądze. Litwy nie wzywam. Lecimy solo. Dobra, udało się złapać tych Moskali. Mamy przewagę bardzo liczebną. No ale to chodzi o to pierdzielnięcie w fazie szoku na dwóch minusach z karą do taktyki. Oj, mam mniej taktyki od nich. No nic, zobaczymy jak to wyjdzie. Bum, 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 bum. No pięknie nie jest, straty ponosimy. I to nawet bym powiedział dość spore. Chyba zapomniałem wziąć dyscyplinę. Easy wojna. Ale naprawdę nie byłem w stanie znaleźć więcej bitew w tej wojnie. Dobra, musimy chyba zacząć testować nasze wojsko na Osmanie. Ale może wcześniej sukiennicę sobie rozbudujmy za zdobyczne pieniądze. No to chyba koalicji nie będzie, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wierzę, że obyło się bez. Naprawdę. No ale to zróbmy sobie test. A, bo nie pokazałem. Troszeczkę znowu zmieniłem nasze staki. 28-20. Kolejny raz będziemy grali już raczej z piechotą, ale tak po prostu byłem ciekaw, jak się spiszą w tym momencie takie jak pod kawalerię i maksymalną artylerię. No dobra, może nie maksymalną, bo powinno być 27, ale wiecie o co chodzi. Podwoiłem jej liczbę. Leci już Carpet Siege na Bałkanach. Wojska Osmana udało mi się tutaj na razie zamknąć. Dostać się do nich nie mogę. A też miejsce do toczenia bitwy jest dość badziewne. Jeszcze dał mi przejść przez cieśninę. Wyjebiście. Pierwsza poważna bitwa pod... A Boże, on generała nie ma. Ale i tak nie jest jakoś super dobrze. 4000 kawalerii to dość spore straty. Druga bitewka 4-6, 4-5, 125 dyscypliny mamy. Oj, patrzcie, tutaj nam już łupnia dają. Nic niezłego łupnia. A, czyli w zasadzie... A, bo dużo armat ma przeciwnik w armii. No i to pokazuje, że jednak ten build, przynajmniej na tym etapie, gdzie mamy te słabe pipsy w kawalerii, jest totalnie useless. Ale na mniejsze staki bardzo dobrze się spisuje. Nawet bym powiedział, że całkiem nieźle. Czekajcie, bo to jest nasza kawaleria. A, bo to zobaczcie, ale tak za bardzo nie bije. Bro, ale to rzeźnie robi, jak jest taka kawaleria w całej linii. A ja się zastanawiałem, gdzie mi polazł Osman. No, tutaj taka większa bitewka, też na razie całkiem niezłe pierdzielnięcie. Zwłaszcza jeżeli nam się fajnie wylosują liczby do szoka. W sumie zaraz powolnimy tą bitwę, żeby to można było jakkolwiek zobaczyć. Nie, no to wtedy straty robimy Osmanowi. Ale to tak, musimy mieć dobrego rola oraz dobrego dowódcę do szoka. Gdzie uciekasz? Mój ci on! Bum, bum, bum. Kto tutaj dowodzi? Oj, 4-4 szoku i przeciwnik ma lepszego generała. I jak na razie szczęście do roli. Ale jedna faza dla nas szczęśliwa i od razu się cofa. No ale dobra, to co chciałem przetestowałem, a Osman za to nam słono zapłacił. Tym razem spore straty mamy podczas bitew. I można powiedzieć, że dosłownie Biza sponsoruje sukiennicę. I nadszedł czas na kolejną wojnę z Imperium Osmańskim. Tym razem testuję, o tak jest, taki 17, 10, 20. Chociaż nie będzie to miarodajny test, bo dostaliśmy lepszą kawalerię już na 14 poziomie technologii. Ale naprawdę, to jest nic przy tym co będziemy mieli na 22.
Zwiększyłem poziom mojego profesjonalizmu o kolejne kilka procent, czyli już mamy do Shocka 4% i tak samo do Fajerka. I siłą rzeczy też wytrenowałem moje armię, zwłaszcza na kawalerii, bo ponosi bardzo małe straty. Akurat fajnie się składa, bo potrzebujemy sporo pieniędzy, bo za niedługi czas będziemy mieli do budowy budynki... O, te! Szykuje nam się ładna bitewka, tutaj będzie ile? Nie wiem co, ale wy już pewnie widzicie, jak to nam się prezentuje. Faza Fajera, faza Shocku. No, tak szokujemy po 1500. Kolejna i dziewiątka, ale też do 11. Szkoda, myślałem, że mielibyśmy więcej szczęścia, ale obok mamy kolejną ofiarę. Oj, tutaj nawet możemy dostać jeszcze więcej wojska, bo dochodzi jeszcze więcej wojska osmańskiego. Chyba, zgadza się. Bum, bum. Dawaj, ale się ich miażdżymy, masakra. Jeszcze jakbyśmy mieli pełną tylnią linię, byłoby wyjebiście, chociaż teraz ponosimy większe straty, no bo niestety pewnie nam linia padła. I też tak to się prezentuje, armaty nam wlezły do pierwszej linii, więc w taką bitwę trzeba cofnąć, ale i tak takie straty mu zadaliśmy. Tu mamy świeżutką armię, więc za chwilę ją wykorzystamy w kolejnej bitewce. O, tylko że widzę, że będziemy musieli na Teodoro się prać z przeciwnikiem. No i mój główny problem polega na tym, że ja nie mam pełnej linii, bo obecna jest chyba większa, tak, bo nam weszła technologia, zgadza się. Więc musiałbym po dwie armie dostosować, żeby mieć pełną linię. Ale i tak moja kawaleria nieźle łupie. I on ma więcej armat przeciwnik. Ale armaty też nieźle łupią, zobaczcie. Warto jest za to zwracać sobie uwagi, bo wtedy lepiej można zrozumieć, jak działają niektóre mechaniki Europki. A ja, jak widzicie, musiałem o nich totalnie zapomnieć, bo zazwyczaj były nieprzydatne. I jedna z ostatnich bitewek. Już tutaj mamy troszeczkę lepiej tego wszystkiego nazbierane. Więc zobaczmy, jak nam będą przebiegały te fazy. Fajnie, że po prostu nieźle miażdżymy. Teraz Shocka, ale no niestety przeciwnik ma szansę. Gdyby nam się trafiła jakaś taka dziewiątka do jedynki w fazie Shocka, jestem ciekaw, co by nam padało. Na przykład tak jak teraz, 11 do 2. Takie 2000, no nie za dużo. No dobra, ale tym razem kończymy znowu pieniążki, wojenne reparacje i będziemy walczyli o kolejny raz o przynajmniej wypuszczenie Bułgarii. Rok 1588, a ja toczę kolejną wojnę z Moskwą, no i ze Szwedami, którzy są sojusznikami Moskali. I testujemy następujący build 20-10-25. No w sumie rozpiętość pola walki mamy zapewnioną, mamy doskonałych dowódców, jak i nasza armia ma maksymalne bonusy teraz dostępne. I zobaczcie, dzięki estate'om, jeszcze o tym wam zapomniałem powiedzieć, mamy też również tańszą kawalerię, jak i możemy jej mieć więcej w wojsku. A ja próbuję gdzieś tutaj stoczyć parę bitewek z Moskalami. Nie wiem, ciężko strasznie jest na tym poziomie trudności obecnie dorwać przeciwników. Mamy gigantyczną przewagę w moralach, dyscyplinie, dwa minusy. No a przeciwnika raczej miażdżymy totalnie. Dosłownie. Double kill, jak nic. A prowincję obok mamy kolejną bitewkę. Oh my god, pięknie to wygląda. Szkoda, że role jakoś lepiej nie wchodzą. W sumie jeszcze się tak zastanawiam, jaki mógłbym tutaj build inny ułożyć naszej kawalerii w stosunku do piechoty, co mógłbym przetestować. No ale to realnie myślę, że zostało mi tylko wrzucenie na 22 poziomie technologii tylko i wyłącznie kawalerii do naszej armii i zobaczyć, jak wtedy sobie poradzimy. Nie wiem, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, jak wy byście to widzieli jeszcze na Polsce, czy sami testowaliście takie buildy pod kawalerię i tylko granie pod kawalerię, albo ewentualnie jeszcze jakim kraju mógłbym coś takiego przetestować. Dajcie mi znać w komentarzach. A was zapraszam do obejrzenia tego odcinka, w którym ta malutka Korea jest w stanie bez większego problemu pokonać Ming czy też Japonię. I uwierzycie, że jesteśmy trzecią potęgą światową?